Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku zakładamy dokładkę o taką, a coś sznicer to BM-y. Na początku papierem ścierym przylecę całość, żeby się lepiej farba trzymała. No i będziemy malować. A więc dokładeczka jest przyszlifowana, otłuszczona. Zabieramy się za malowanie. A więc proszę Państwa, mamy kolejny tydzień, ponieważ wcześniejsza mieszalnia wysłała mi zły kolor, jakiś szary, musiałem odesłać. No i dopiero w następnym tygodniu udało mi się to zrobić. Tutaj już mam BMW Montreal Blau, czyli mój kolor powinno być ok. Tutaj też tak psiknięte jest podobne. Dokładka już stoi sobie tam na słoneczku, idziemy ją malować. Położyłem już trochę warstw. Ogólnie na pierwszy rzut oka wydaje mi się trochę ciemny ten kolor. No ale to zobaczymy przy samochodzie. W sumie trochę wywalony mam dokładny odcień, bo tak to tylko dokładka, więc jeszcze kilka razy psiknę ją, później bezbarwnym. No i będzie gotowe. I będziemy zakładać, poczekamy aż wyschnie. A więc auto mamy umyte, umyłem je, żeby założyć tą dokładkę, poza tym było już brudne, no to przydało mu się. A, nie dokończyłem, bateria się rozładowała. Samochód wyschnie, zakładamy dokładkę. A więc dobra, dokładka jest wyschła, mamy ją tu, będę zaraz ją montował. O, na taki klej, Fix Strong, klej montażowy i na dwa wkręty tutaj od tyłu. Ale dobra, przykładamy, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Znaczy ja już w sumie przykładałem, jest ok, tylko teraz chcę dać tego kleju. No i będziemy przykładać. A więc dokładkę mamy założoną, fajnie to się prezentuje, tylko ten kolor trochę za ciemny, ale no już taki przyszedł, to trudno. I tak, ja to dałem trochę na klej i na wkręciki, ale powiem wam, że na same te wkręty to i tak by się trzymało. Fajnie to pasuje, jakby nie trzeba było nic tam przerabiać. Te wkręciki sobie pomaluję na kolor karoserii, będzie luks. No i cóż, samochód tak wygląda. I cóż, w tym odcinku będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, siema.